ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! The winner is... Proszę Państwa, stało się. Wiemy, kto wygrał drzewko czołgów lekkich w wielkiej bitwie powtórek, jaką zorganizowałem sobie na swoim kanale z okazji 4000 subów. Zwycięzcą czołgów lekkich jest Chiquita z wynikiem 27-63. ARC 171 z wynikiem 25-88 zajmuje szczytne drugie miejsce. Zdobywa 6 punktów do ogólnej klasyfikacji oraz 500 golda, które niedługo pojawi się na jego koncie. Standardowo malinówka MX-1390. Każdy wie, jak tym czołgiem się gra, jeśli jest taka mapka. Krzaczek i stoimy. Jak z kolei pamiętacie, CMC1 grał bardzo agresywnie. Z kolei ARC ma tutaj możliwość pogrania troszeczkę bardziej pasywnie i to naprawdę mu się opłaci. Zobaczcie, po raz kolejny stoi w krzaczkach i kolejne czołgi wyjeżdżają. Kolejne czołgi się świecą. Wszystko na korzyść naszego bohatera. Tutaj pytanie, czy ktoś strzela, bo widzi już, chyba pojawiło się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czołgów już się pokazało, a jeszcze żaden praktycznie do demenża. Teraz poszły potężne salwy, idą w stronę tych ciężkich czołgów. Zdejmujemy T-49, a ARC nie robią nic, zobaczcie, nie robiąc nic, ma już 3000 po spocie i sobie w tym krzaczku cały czas siedzi. Ma 12 pocisków goldowych, więc trzeba uważać, według regulaminu może mu zostać tylko 7, więc zaraz zobaczymy, czy tego golda się wystrzelał. Widzimy tutaj tak dziką E75, który dosyć ostro jedzie do przodu. Major Mareczku, który jedzie do przodu, nie zważa na nic, są dwie arty w sumie, więc ta nasza artka Batshatilio może tutaj porobić tego E75 bardzo łatwo. W tym momencie się chyba ARC zawiesił, bo widzimy, że nawet nie kręci lufką. Coś chyba poszedł sobie zrobić herbatkę czy coś, no wiadomo, jak się stoi w takim krzaczku, nie ma co kombinować. Nie, już żyje, już jest z powrotem z nami i obserwuje, co się dzieje. E75 w tym momencie zginął pod naporem obiektu 263, a na bazie pojawia się jak pancer E100, który też powolutku, właśnie w tym momencie ginie. 5400 po spocie, po swojej damage oczywiście 0. Na razie stoimy sobie i czekamy, co dalej. Chyba tutaj więcej się nic nie pokaże, więc chyba możemy sobie powolutku do przodu podjechać. Tam, żeby właśnie tą góreczkę, to w tym momencie to patrzy ARC na tą góreczkę, żeby ją wyświecić, bo tam może być jeszcze parę czołgów. Tam przynajmniej były dwa czołgi pokazane na mapie, nie wiem, czy się wróciły, czy nie. Jest kolejny spot, ale to już chyba nie po naszej interwencji. Widzimy tam T-54 bardzo mocno do przodu pojechało, więc w tym momencie ARC już powinien ruszyć, żeby trochę więcej tego spota jeszcze połapać. Ma full hubsów, ma, cały czas jest przeładowany, 5-6 pocisków w magazynku, więc może spokojnie sobie tam delikatnie podjechać. Chyba znowu coś się stało, poszedł pewnie teraz herbatkę już zalać, bo wcześniej sobie stawił wodę, teraz trzeba oczywiście herbatę zalać, cukierek nasypać, wymieszać i zaraz pewnie wróci, siądzie do gry z powrotem i będzie dalej, już jest z nami z powrotem, herbatka jest zrobiona, pewnie jakieś ciasteczko przy okazji, więc możemy teraz spokojnie sobie dalej poświecić. Trzeba trochę się ruszyć, dokładnie w tym momencie ARC stwierdził, że faktycznie stanie w tym krzaku już nie ma sensu, wszystko co miało być wyspotowane już się pojawiło. I
mamy żarówkę. W tym momencie mamy żarówkę. Pojawia się obiekt 268, który zaraz powinien w tym momencie, o, dokładnie parę bułek dostać. Niestety znowu ten damage nie jest po naszym spocie. Co jest ciekawe, ktoś inny świeci tego TDK-a radzieckiego. Prawdopodobnie jest to T5-4, która dosyć agresywnie podjechała do przodu. Tam jeszcze była E4 i górka, która jest zajęta przez wrogów i którzy powolutku będą się przez tą górkę chyba przelewali, bo zobaczcie, obrona raczej jest nikła. Tam jest E7, tam jest T5-4 z tego co widzę chyba i dwa TDK-i, które stoją troszeczkę niżej. Nasze ciężkie czołgi trochę tam się zaspały i stoją z tyłu, AMX i E75. W tym momencie ARC robi dosyć ostry i niebezpieczny manewr, bo podjeżdża pod tak zwane proxy do obiekta, czyli świeci go na odległość 50 metrów. Dzięki temu może spokojnie sobie zdobywać ten damage i patrzeć, jak punkty hapsa uszczuplają się u tego obiekcika. Widzimy teraz obiekt chyba troszeczkę zeżlony, podjechał, chciał tutaj zjechać do tego naszego bohatera, ale widzi, że tam są potężna wataha czołgów po prawej stronie i w tym momencie zaraz powinien obiekcik zejść. To jest jeszcze takie bezczelne wyjechanie ze strony ARC, pokazanie się, tutaj jestem, patrzę na ciebie cały czas, i w tym momencie obiekt niknie nam z pola bitwy. Zostaje E4, która jest na ogrysku, niestety nie ma przestrzału i pojawia się też na górce obiekcik 263, który może być troszeczkę większym problemem dla ARC i dla przeciwników, dla naszych współtowarzyszy, ponieważ ma dosyć mocny pancerz. Na szczęście widzimy, już wrogowie są zamknięci. Górka troszeczkę została odpuszczona, ale taka, powiedzmy, zmiana taktyczna pozycji. Nasi się wycofali, żeby mieć lepszy przeszło na tą górkę, a my spotujemy kolejne czołgi. Jest Tortoza, jest typek, tam chyba widziałem przez chwilę, gdzieś mi tam mignął hewiaczek, więc możemy spokojnie tutaj delikatnie podjeżdżać. Tortoza jest skupiona, jest i Artka, więc spokojnie możemy teraz podjeżdżać do przodu i coraz bliżej tej górki, żeby pokazać, co na tej górce jest. Kolejny krzak tutaj rzadko używany przez poterów, ale widzimy, ARC robi użytek z każdego krzaka, na jakiego spotka, więc zawsze można się schować, zawsze można tutaj się przyczaić i kolejne damage po spocie lecą. Już jest prawie 6, ponad 6,5 tysiąca obrażeń. Jest kolejny czołg na górce, Isek 7, na dobicie praktycznie przez naszą esetkę, jeśli dobrze jej przylosuje. Niestety Empaton zdejmuje naszego Leoparda, co może być problemem. Teraz się ARC przeładowuje na Golda. O, panie, na Golda, więc będzie gruba akcja. Pytanie tylko, czy się wystrzela, czy wystarczy mu tych pocisków, żeby się zakwalifikować i czy ja nie zrobiłem jakiegoś hopa, wrzucając tą powtórkę do bitwy, oczywiście do drzewka. Kolejne 1500 po spocie, 8000 obrażeń już ma zdobyty nasz bohater, nawet ten Patton dostaje baty dzięki ARC, więc jak widzimy 8300 po spocie, no świetny wynik jak na czołg lekki. Cały czas stoimy, znowu się pojawia kolejny pojazd, ARC chyba czeka, nie, Pisa, musiał się pochwalić, że zdobył 8,5 tysiąca spota i kolejne damage, nie, tym razem już nie jest na naszą korzyść, tym razem ktoś inny zaświecił, my best spot, więc jakże mi miło, że mogę pokazać też twoją bitwę, twoją najlepszą bitwę na lajcie, jeśli chodzi o wynik spotowania, i to właśnie będzie na moim kanale i też na moim konkursie, więc tym bardziej jestem zaszczycony, że taką bitewkę mogę pokazać. Lecimy dalej, cały czas dwa czołgi były na górce, jest i spot, oj, niestety, żeby ten obiekt nas nie trafił, lekkie schowanie się za skałkę, na szczęście obiekt ginie, kolejny tysiaczek za nic praktycznie nam wpada już na nasze konto. 9300 obrażeń i dwa czołgi na górce, plus dwa czołgi się schowały jeszcze tam gdzieś, trzy czołgi są jeszcze w lesie, więc trzeba delikatnie podjechać. Na razie ta górka będzie wyczyszczona, już tutaj nie ma to na co stać, chłopaki już się przelali, kończą heavyka, zaraz skończą T5-4E1, a my możemy sobie delikatnie do przodu podjechać, żeby pokazać kolejne czołgi, które zaraz się powinny pokazać też na kwadracie GH0. Jedziemy do przodu, delikatny podjazd pod górkę, tutaj dosyć, chyba nie wiem, czy tu będzie jakiś wjazd, nie, tutaj się chyba nie da, to jest zbyt stromo, no niestety, chciałeś dobrze, ale niestety nie wyszło tak, jak powinno być. Trzeba podjechać dalej, tego medzika już nie ma, więc trzeba teraz celować w kolejne czołgi, co się pokaże na początek, jest i Tortoza, czy Tortoza zginie, jest i Patton, jest i kolejny damage, nie po naszym spocie, ale Patton jak najbardziej oczywiście na nasz spot leci, więc może jeszcze jeden frag, jeden pocisk został wystrzelony, jeszcze zostały mu cztery pociski goldowe, więc pytanie, czy przynajmniej jednego fraga zrobi nasz bohater, gdzieś tam stoi Artka z przodu, jeszcze jej nie widać, w tym momencie się pojawia strzał z biodra i jest na szczęście, proszę Państwa, 51 obrażeń naszą lufą, ale za to 9500 po naszym spocie. Świetny wynik, prawie 10 tysięcy. Gratulacje ARC tego wyniku, gratuluję Ci. Niestety to nie starczyło, żeby wygrać to drzewko, ale myślę, że i tak bardzo wysoko doszedłeś. A my zobaczymy jutro już bitwę Chiquity i jego punktację 27-63. Jak ten człowiek tego dokonał?
Aż sam ciekawy jestem.